Maradziecki, czyli czołn dobry, czołn zły, to podejrzany. No to tyle, nie chcę zaomniać sytuacji. Dziękuję, szczęść Boże. Szczęść Boże, panie Tomaszu, pozdrawiamy. Prosimy, panie profesorze. Zacznę od tego drugiego spostrzeżenia. Pan wyraził pewien niepokój, który nie jest zupełnie bezzasadny. Dlaczego? Bo to jest wielkie pytanie do współczesności. Czy ludzie, którzy są tak zwanymi korporantami, to znaczy ludzie, którzy wywodzą się z korporacji, czy też, a już zwłaszcza korporacji finansowych, czy oni potrafią przejść na drugą stronę? Pan poruszył, nawet czułem w pana wypowiedzi takie pewne poirytowanie. Proszę mi wierzyć, że wcale nie jesteśmy tak odlegli w pewnych niepokojach. Myślę, że wyraził pan pewien pogląd, z którym pewnie się również musi zmierzyć sam zainteresowany. Ja dam panu przykład, panu i państwu przykład. To się nazywa konflikt interesów w przypadku, gdy prowadzi się spór. Obsługuje spór. To jest też mój zawód. Ja się zajmuję również sporami. No przecież u nas w naszym zawodzie, tym, który też wykonuję, istnieje pojęcie konfliktu interesów, że jeżeli czymś zajmujesz się czyimiś sprawami i zarazem jednocześnie byś się zajmował sprawami na przykład przeciwnika mojego klienta, czyli na przykład doradzał tym, którzy mają między sobą sprzeczne interesy, no to musisz zgodnie z zasadami wykonywania zawodu wycofać się. Nie możesz być w konflikcie interesów, bo coś na pewno zrobisz źle, a w zasadzie to w ogóle wszystko zrobisz źle, bo każda ze stron będzie miała do ciebie uzasadnione zastrzeżenia. No jak ty możesz reprezentować mnie w sposób uczciwy i rzetelny, jeżeli reprezentujesz kogoś, kto jest moim przeciwnikiem? No naraz uszczęśliwic. Tylko jako mediator mógłbyś tu wystąpić, ale nie możesz, a mediator właśnie na tym polega jego cecha, że jest bezstronny. I sądzę, że to jest, no to jest wielkie wyzwanie, i taki wielki test historyczny, który być może, no, znaczy na pewno odbywać się będzie na naszych oczach, ale który będzie albo potwierdzi, albo zaprzeczy owej tezie, którą pan przedstawił, no, że ludzie, którzy wyszli z tej korpusy, którzy reprezentowali, a nawet kierowali interesami banków, oni już są zbyt mocno uwarunkowani, nawet jakbyś odeszli stamtąd i nigdy nie chcieli wrócić, a co też w końcu nie jest co z reguły jest mało prawdopodobne, że oni mogą niejako zmienić się i w tym konflikcie interesów stanąć już w zasadzie, zaprzeczyć temu, co robili dotychczas. Dlaczego to zwracam na to uwagę? Bo proszę zauważyć, służba publiczna wiąże się z pewnymi wyrzeczeniami, ta pojmowana, ja wiem, że powiem coś bardzo naiwnego, ale ta dobrze pojmowana służba publiczna oznacza, że z pewną przeszłością trzeba się pożegnać, tak aby ją wykonywać w sposób uczciwy. Służby tak jak publiczne wiodą bardzo wiele, wiecie, bardzo wiele. Przeszłością trzeba się pożegnać, takich, nazwijmy to, czarnej listy, że z tych zawodów czy z tych branż nie powinno się przechodzić do służby publicznej. No chyba, że ktoś wcześniej działał zdecydowanie na szkodę interesu publicznego, chociaż jak pan wie, są takie państwa, które przecież nie odważyły się nawet zakazać, aby parlamentarzystą był ktoś karany, czyli bo też to ma reprezentować większość, a wśród tej większości są również ci, którzy otrzymali legitymację ze strony wyborców, którym nie przeszkadzało to, że ten człowiek na przykład był wcześniej karany. Nawet taki, czyli pod tym względem jest to rzecz złożona. I teraz pytanie dotyczące na
naszego czasu współczesnego i przyszłości. Czy ludzie, którzy wywodzą się z sektora bankowego, mogą być, mogą w jakimś momencie sprzeciwstawić się tym interesom, bo przyjdzie taki moment, a kto wie, czy to nie tak bardzo niedługo nie będziemy musieli na to czekać, że nagle ten sektor, który do tej pory był nieprawdopodobnie preferowany przez ustawodawstwo, można powiedzieć, robiono wszystko, aby bankom się czuło, żyło dobrze i co chciały, to dostawały, zarówno w ustawodawstwie, jak i w działaniach władzy publicznej, ba, nawet w podatkach. W związku z tym, bo przyjdzie moment, w którym interesy sektora bankowego i interesy rządu mogą się okazać przeciwstawne. No i wtedy będziemy świadkami testu. Testu, który albo który stworzy, no bo to wszyscy zauważą, to nie jest tak, że to się da ukryć. To nie jest to, że można to gdzieś tam zamieść pod dywan i nawet jak będzie to ukrywane, to i tak pokaże się jawne. No i w takim momencie ten test będzie odpowiedzią na pana wątpliwości. Ja wiem, że zwłaszcza frankowicze nie wierzą banksterom, bo tak nazywają banki, które spowodowały ich nieszczęście, które sięga ich rodzin, ich często całego życia, ponieważ jak ktoś ma spłacać kredyt jeszcze 20 kilka lat, to praktycznie całe swoje życie, a do tej pory spłacił większość, a jeszcze ma dwa razy tyle do spłacenia, biorąc nominalnie, co to naprawdę dostał. Czyli wielkie mamy wyzwania, zresztą nawet w czasie debaty sejmowej przypomniano o tym, że nie rozwiązano problemu frankowiczów, mimo że obiecano, że to się zdarzy. Więc też będziemy widzieć ten test. Jeżeli ten test będzie polegał na tym, że nagle przeszłość już nie będzie ważna i że w imię interesu publicznego polityk pożegna się ze swoją przeszłością, bo mówi tak, ta moja tamta rola jest przeszłością, nie ma konfliktu interesów, bo dzisiaj stoję w obronie interesu publicznego, no to ten sygnał może być nobilitujący, a także nawet będzie predestynował ową osobę do pełnienia wszystkich możliwych, najbardziej zaszczytnych funkcji, bo to jest ten test działania w interesie publicznym, który ma zwyciężyć interesem partykularnym, czy interesem tych, których kiedyś ktoś reprezentował. No będziemy tego świadkami. No i życząc wszystkim, nie tylko samemu zainteresowanemu, ale także nam wszystkim, żeby ten test był właśnie w imię interesu publicznego, żeby tak się stało, bo wtedy zdobędziemy ten, możemy zaufać, nie wiem czy zaufamy, ale możemy zaufać, że służba publiczna jest ważniejsza niż interesy, które reprezentowaliśmy lub z którymi byliśmy związani, idąc do tej służby. Jak widzimy, już wielkie to dylematy, a sądzę, że opozycja bardzo będzie pilnować i bardzo patrzeć na ręce, co jest, jak wiemy, w takim przypadku dobrą cechą demokracji, bo każe nam zdać trudne egzaminy i obyśmy je zdali. I sądzę, że mamy szansę, ale jak będzie? Chciałbym wierzyć, żeby to wszystko właśnie w tym kierunku ewoluowało. Zapraszamy kolejną osobę do współtworzenia czasu rozmów niedokończonych. Bardzo proszę. Halo? Halo, halo? No, halo? Prosimy bardzo. Halo? Witam serdecznie pana profesora, pana redaktora. Słuchajcie, ja dzwonię z panu tutaj zacząć. Możemy poznać imię? Halina? Prosimy, pani Halina. Chcę zapytać o obecność Chase Morgan w Polsce. No tutaj wiąże się raczej 89-50. Ja również chciałam oszczędzić jak gdyby kredytobiorców, a widzę, że
będąc w Polsce, obserwuję, że jest dużo ludzi też młodych, zadłużonych. Także no, powinni też sobie zdawać sprawę, na ile mogą tych kredytów pobierać, bo wszystko jest dobrze, jeżeli jest praca i tak dalej. Tak samo się tutaj stało w Ameryce. Ludzie stracili pracę i niestety ci, co pożyczyli, musieli od nich cudo odebrać. Więc to jest taki problem, który wartałoby właśnie szczególnie młodemu pokoleniu. Nie tylko przy umowie informować, bo zresztą ta informacja jest bardzo taka pobieżna. Zawsze mówi się, że wszystko jest w superlatywach, wszystko jest dodatnie, nigdy się nie mówi o tych ujemnych jednak sprawach. No, więc nie chciałabym, żeby to Polskę kiedyś spotkało moich rodaków. To jest jedna tak pobieżnie tą sprawę. Tu przedstawiłam również Marcinie Seta. No, to jest polski produkt, naprawdę jest jeden z najlepszych produktów. Także to jest druga sprawa, ale jeszcze wracając do emerytów, ja uważam, że przedłużenie wieku emerytalnego, skrócenie wieku emerytalnego to jest również bardzo dobry pomysł, ponieważ tutaj emeryci, idąc na emeryturę, oni tak naprawdę nie idą, tylko pracują dalej. Ich budżet rodzinny jest większy nieraz od ludzi młodych, prężnych. Zresztą ci ludzie już nie posiadają długów. Oni tu stanowią taką dość mocną część społeczeństwa, ludzie starsi. Oczywiście to wszystko zależy, czy to pokolenie będzie takie silne jak nasze. To jest jeszcze jedną sprawę chciałam zwrócić uwagę. W Polsce zauważyłam, że buduje się bardzo dużo biurowców. Tutaj na przykład biurowce zostały zamienione w rodzinne, domowe biura, gdzie nie ma jak wynająć tych biurowców na biura takie wynajęte przez kampanię, ponieważ każdy pracuje w domu. Są kampanie, żeby obniżyć koszty, nie wynajmują tych biur, tylko korzystają z biura domowego. Każdy tak się mówi, I'm working from home. To też jest taka moja uwaga. Oczywiście mam wiele, ale nie chcę zajmować czasu. Czy jest jakaś możliwość połączenia się, czy pytania bym chciała skierować, czy jest jakiś urząd informacyjny, czy kontakt? Bardzo bym prosiła, jeżeli coś takiego jest. Serdecznie jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam. Dziękujemy Pani Alino, pozdrawiamy również na Majdance, pozdrawiamy na całą Polonię. No, bardzo dziękuję za te refleksje. Każda z nich wymaga takiego odniesienia się z perspektywy polskiej, bo myśl, którą pani reprezentuje, słowa, które pani przekazała, są spojrzeniem na Polskę, ale z perspektywy tego doświadczenia amerykańskiego, co jest bardzo cenne, bo dzięki temu my trochę pozbywamy się złudzeń. Zacznę od pierwszego wątku. Tak. Miejmy świadomość, że to jest kolejna myśl, nawiązująca do poprzedniej wypowiedzi, do której miałem się okazję odnieść. To, że państwo musi nadzorować banki w imię ochrony obywatela przed nadużyciem władzy, którą ma ten silniejszy, jest koniecznością. Państwo w sporze między bankami a obywatelem musi być po stronie obywatela, a banki o to
bardzo dobrze dbają, żeby ono właśnie było po stronie banku. Banki wymyśliły sobie taką teorię, zresztą również, najpierw w Stanach Zjednoczonych, a potem u nas przeniesioną, że one są za duże, żeby upaść i że wszystko to, co robi się, co państwo robi w interesie banków, jest w interesie gospodarki. Niektórzy nawet twierdzą, że zdolność współczesnych elit politycznych do jakiejś opozycji w stosunku do interesów banków jest niewielka albo nieprawdopodobna. A czego my doświadczyliśmy, proszę pani, w sposób, doświadczamy w sposób szczególnie bolesny, ponieważ ta grupa 700 tysięcy zadłużonych, zwanych frankowiczami, to przecież to byli ci ludzie, którzy właśnie uwierzyli w tą dobrą prognozę, że ten świat, w którym żyją, jest przyjazny, może wymagający, albo przyjazny, że nikt nigdy nie będzie, nie nadużyje ich zaufania i oni właśnie, kierując się zaufaniem, wzięli te kredyty, które przecież nigdy nie były naprawdę kredytami walutowymi, tylko kredytami, które najbardziej przypominały swoiste kasyno, rodzaj zakładu bukmacherskiego. Ja ci pożyczam 100, ale zwrócisz tyle, ile będzie wynikało z przeliczenia tej stówy według wtedy obowiązującego kursu waluty, w tym przypadku głównie franka szwajcarskiego. No to ogromne nadużycie zaufania wobec w ogóle nie tylko całego sektora bankowego, bo to już widać, już następnej grupy frankowiczów nie będzie, bo nikt nie uwierzy, i to pokolenie, całe pokolenie ludzi nie uwierzy w to, że można zaufać tego rodzaju instytucjom, które nadużywają prawa, a poza tym prawo tworzą, nawet nie muszą go nadużywać, bo tworzą go w zasadzie w imię swoich interesów. No i amerykańskie doświadczenia pod tym względem są znacznie bogatsze i jak widać, bo przecież też to wiemy, pani to wie dużo z bliska, dużo bardziej bolesne i pokazuje, że to silne państwo, które jest dużo silniejsze od naszego, które potrafiło na przykład ukarać banki, nałożyć na nie duże grzywny. W Polsce to przecież takiego przypadku nawet nie było. Nawet nie mamy takiego prawa, które by na to pozwalało. To jednak to państwo często nie zdało egzaminu i nie stało po stronie obywateli, a wolne, jak to dzisiaj się mówi, sądy też nie są dostateczną gwarancją, no bo te sądy to nie tworzą prawa, tylko stosują prawo. Jeśli to prawo napisano w interesie jednej ze stron, no to to prawo w sądzie nie będzie bronić obywatela, tego, który stał się poszkodowanym i przegrał nie tylko w tym sporze, ale czasami przegrał własne życie. Ja to postrzegam, pani myśl, no tak jak, tak po prostu, zresztą w jakimś sensie jako ostrzeżenie. Władzo, bądź w tym sporze nie mediatorem, tylko po stronie słabszego. To bardzo bliskie myśli, parę razy pisałem, nawet nie parę razy, to już nie jest istotne, kiedy pisałem o sprawach frankowiczów, że pierwszy rząd w Polsce, który się zdystansuje od interesów silniejszego, stając po stronie słabszego, to będzie dopiero wtedy, będziemy państwem, które możemy uznać za państwo przyjazne, nie neutralne, bo w sporze między słabym a silnym państwo nie może być neutralne, bo obywatel, a zwłaszcza konsument, jest słabszy. To jest jedna z podstawowych historycznych wartości, które nomen omen ukształtowała kultura europejska i przejęła, jak widać czasami selektywnie, Unia Europejska, że konsument, prawa konsumenta są wartością nadrzędną, że przedsiębiorca ma więcej obowiązków w stosunku do konsumenta, a konsument ma więcej praw, bo jest słabszy, a w ogóle to o niego chodzi, bo konsument to obywatel, prawa obywatela jako konsumenta powinny być szczególnie chronione, bo przedsiębiorca i banki, bankierzy to też są obywatele, ale mają władzę i pieniądze, w związku z tym
powinni mieć więcej obowiązków. Jak pani wie, to jest taka nasza bajka, którą wszyscy chcemy wierzyć, chociaż niekoniecznie ona realizuje się w naszym świecie, że bogactwo rodzi obowiązki, a nie tylko daje prawa i w zasadzie, a najgorzej jak daje bezkarność. I to jest coś, co my powinniśmy, i słusznie, że pani to przypomina, właśnie patrząc na to z perspektywy Stanów Zjednoczonych, państwa, które czasami jesteśmy zapatrzeni, też sobie taką trochę o nim bajkę opowiadamy, że wszystko, co jest lepsze, to na pewno już dawno jest w Stanach Zjednoczonych. Widać, że ekspansja banków, zwłaszcza tych międzynarodowych, ona przecież to nie jest żadnym odkrywczą. Będzie przede wszystkim tam, gdzie jest słaba władza publiczna, która nie ogranicza w robieniu takich, nazwijmy to, niebezpiecznych interesów, to się nazywają toksyczne instrumenty finansowe, które można wepchnąć tym, którzy nie wiedzą, co kupują, a państwo nie stoi po ich stronie. Trzeba o tym przypominać, zwłaszcza wtedy, kiedy widzimy, że wpływy banków, w ogóle wpływy instytucji finansowych są nadmierne i są nawet groźne dla samych zainteresowanych. A ta druga bardzo fajna myśl, ta dotycząca biurowców. No, widzi pani, to jest to, co bardzo dziękuję, że pani to wszystkim nam przypomniała. Przypomniała to, że uczmy się na cudzych błędach, a niekoniecznie na własnych. To, że miasta polskie jeszcze są, przypominają centra miast, przypominają jeszcze niewyludnione nocą pustynie, gdzie opuszczone przez pracowników biurowce świecą pustkami, a na ulicy strach chodzić, ponieważ nikt tam nie mieszka, bo wszyscy pojechali do suburbii, żeby tam spędzić noc, a miasta już składają się tylko z biurowców, które żyją tylko w ciągu dnia, wieczorami w zasadzie wyludniają się. Ja już nie mówię o aspekcie już czysto menedżerskim, zarządczym, kosztów utrzymania takich molowów, który jest dużo większy niż w przypadku zdekoncentrowanego zatrudnienia. Ja myślę, że my powinniśmy znacznie, chyba to jest pora na to, znacznie trochę mniej pozbyć się pewnych kompleksów, pewnych bajek, które sami dla siebie wymyśliliśmy, że wystarczy odwzorować gdzieś te doświadczenia, które uważamy za dobre, i jeśli się upodobnimy, to już będzie wszystko tak jak, o tak jak nawet tych żart, wtedy w tym ten żart taki kiedyś jeden z satyryków przedstawił, że wtedy jak już będzie na zachodzie, to znaczy, że będziemy szczęśliwi, tylko że okazuje się, że ta nasze wyobrażenia o tym zachodzie albo są niehistoryczne, albo dotyczą przeszłości, albo w ogóle takiego zachodu, w cudzysłowie, jak naprawdę nigdy nie było. I to są wielkie doświadczenia. Ja myślę, że to jest wielka rola naszego wychodztwa, żeby ono nas uczyło tego, że, a czasami nas obdzierało ze złudzeń tego, że inni już to mają za sobą i widzą, że niekoniecznie to jest najlepszy pomysł i będą się z tego pomysłu wycofywać. I to jest ten dialog nam bardzo potrzebny, a nam wszystkim potrzeba jest jeszcze jednej, bardzo banalnej, podstawowej cechy. Szukajmy własnej drogi, nie starajmy się skopiować kogokolwiek. To jest myśl, jak wie pani, bardzo stara i w ogóle nieprzesadnie oryginalna. Ale jeżeli będziemy starali się szukać wzorców, podpatrzeć coś, co chcemy w życiu zastosować, to jest to, ludzie sztuki to świetnie rozumieją. Jeżeli szukasz, jeżeli coś powtarzasz, no to jesteś w najlepszym wypadku epigonem, czyli tym, który zebrał cudze doświadczenia i je powtórzył, a w najgorszym przypadku jesteś plagiatorem. I ten tworzy rzecz nową, kto znalazł w sobie inspirację dla oryginalności i dla inności i odrębności. I to właśnie jest wartością, co wnosimy jako nasz subiektywny
subiektywny obraz tego, co chcemy przekazać, w jakiej formie, w formie sztuki czy rzemiosła to realizujemy. I właśnie czas odejść od takiego, nazwijmy to, kopiowania podbudowanego naiwną wiarą, że inni w coś wiedzą lepiej od nas. Nie, nie jest tak. Nawet jak oni wiedzą lepiej od nas, to oni wiedzą lepiej od nas tam, gdzie rozwiązują swoje problemy, nawet gdy je rozwiązują. A my musimy, biorąc pod uwagę, zwłaszcza, że robimy to później, już być o tyle mądrzejsi, aby ich błędów nie popełnić. 22:48 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Dzisiejszy temat: stan polskiej gospodarki, ocena i perspektywy na przyszłość. Naszym gościem jest pan profesor Witold Mozelewski. Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Witam pana profesora, witam ojca, mówi Sławomir z Bielska. Ja się bardzo cieszę, że pan profesor poruszył przed chwilą ten temat związany z kopiowaniem cudzych rozwiązań, ponieważ moje pytanie troszeczkę by się z tym akurat wiązało. Otóż nie wiem, czy my nie popełniamy w tej chwili bardzo dużego błędu, który przez wiele lat popełniano na Zachodzie, a teraz Zachód musi się zmierzyć ze skutkami tego działania. Mianowicie Zachód nie prowadził własnej zdrowej polityki makroekonomicznej w zakresie dostarczania kadr do gospodarki. Prowadzono import taniej siły roboczej, zatrudniano gastarbeiterów, ściągano ludzi z krajów, z innych kultur. No i w tej chwili mają duży kłopot. My chcemy się podobno, według słów nowego premiera, rozwijać jako kraj nowoczesny, ale nie widzę w Polsce wdrożenia jakichkolwiek mechanizmów, które by pozwoliły na dostarczanie właśnie wykształconych, wykwalifikowanych ludzi do pracy w przedsiębiorstwach. Mamy poważny kłopot, mamy ponad 1 050 000 osób zarejestrowanych bezrobotnych. Ustawa nie pozwala na zarejestrowanie się wszystkim osobom, które nie mają pracy. Pozostaje nam kilkaset tysięcy osób, które nie są zarejestrowane, ale też nie mają pracy. Mamy problem z osobami, które nie mogły kiedyś znaleźć pracy, uciekły w tak zwaną strefę ZUS-owską, pozałatwiały sobie różnego rodzaju renty, siedzą na tych rentach. Na koniec końców na około 30 milionów osób, które są w Polsce mniej więcej w tym wieku produkcyjnym, pracuje tylko 16 milionów osób. Mamy dużą grupę osób, które nie są osobami pracującymi. Jeżeli ktoś w Polsce traci pracę, najczęściej, jeżeli nie ma znajomości i musi się zarejestrować w Urzędzie Pracy, będąc zarejestrowany w tym Urzędzie Pracy, traci wszystkie swoje umiejętności i kwalifikacje. Następuje stopniowa destrukcja jego zdolności intelektualnych, zdolności manualnych. Po prostu zapomina to wszystko, co robi. Jeżeli później jest zatrudniany, no to bardzo często musi się uczyć nowego zawodu od podstaw. Państwo polskie z tego, co tak polskie dziady nie prowadzi żadnej polityki kadrowej w sensie makro. To znaczy nie ma żadnego systemu kształcenia ustawicznego, czegoś by pozwoliło osobom, które wypadły chwilowo z rynku pracy, na powrót na ten rynek pracy. Czy pan profesor dostrzega takie problemy? Czy my to możemy rozwiązać? Bo ja ciągle słyszę, że brakuje pieniędzy. No przecież brak pieniędzy na przykład pokazał Franklin Delano Roosevelt, jak można rozwiązać. Skonfiskował złoto, na podstawie skonfiskowanego złota obywatelom wyemitował pieniądze papierowe, te pieniądze papierowe wpuścił do gospodarki poprzez roboty publiczne. I gospodarka ruszyła, ale podstawą działania gospodarki są kadry. Potrzebujemy wykwalifikowanych kadr. Przedsiębiorcy w tej chwili zgłaszają ogromną ilość wolnych stanowisk pracy. Ale mimo że w Polsce jest bardzo wiele osób, które nie mają zatrudnienia, to jednak nie można pogodzić tych dwóch światów. Osób, które szukają pracy i przedsiębiorców, którzy poszukują pracowników. Czy pan profesor ma jakieś przemyślenia i jakieś metody na rozwiązanie tego problemu? Dziękuję, pozdrawiam. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem, panie Sławomirze. Pozdrawiam. Wie pan, ja jestem belfrem, ja uczę, więc mówi pan o zagadnieniach mi bardzo bliskich, bo w końcu 40 lat zajmuję się kształceniem ludzi.
No i staram się zrozumieć to, co przekazuję. Może to brzmi dość zaskakująco, ale jeżeli uczymy innych, no to przede wszystkim zadajmy sobie pytanie, czy to, co im przekazujemy, ma jakąkolwiek wartość, czyli czy warto im zaśmiecać umysły tą wiedzą, która być może jest albo nieprzydatna, albo martwa, albo może nawet fałszywa. Mam takie dylematy, to jest część naszej codzienności w świecie, który bardzo nie chce się poddać naszym diagnozom i naszym prognozom. I to, co pan powiedział, że nie mieliśmy przez te lata koncepcji, co zrobić z kształceniem tym, które jest tym kształceniem najważniejszym, to znaczy kształceniem ludzi, aby im dać wiedzę, która ta wiedza będzie im służyła, dając im pracę, czyli dajmy im do ręki, w sensie przenośnym, a w zasadzie do głowy włóżmy im to, co zarazem im da szansę znalezienia pracy, czyli ktoś potrzebuje ich jako ludzi, którzy mają tę umiejętność, a zarazem ta ich wiedza będzie źródłem ich satysfakcji, a pracodawcy dzięki temu wytworzą razem z nimi ów PKB, które dzięki temu powstaje. Czyli jeśli chodzi o diagnozę co do Europy i co do Polski, no to co tu będziemy odpowiadać? To nie ma między nami sporu. Ten problem jeszcze starej Europy jest jeszcze głębszy, bo my jednej rzeczy nie doświadczyliśmy, ją dopiero teraz doświadczamy, jakim jest kryzys demograficzny, czyli spadek dzietności, imigracje, które stały się jedynym możliwym dla nich sposobem w ogóle zapewnienia zatrudnienia. Bo przecież to, że tamte społeczności zaczęły wymierać, to znaczy mniej się rodziło, a więcej umierało, to nie jest cecha ostatnich 10, to jest nawet cecha ostatnich 80 lat. To niektórzy twierdzą, tak już zupełnie na marginesie, że najbardziej historycznie zabójczym wydarzeniem to wcale nie była druga wojna światowa. Myśmy tego nie przeżyli. To jest nasze wielkie, pozytywne doświadczenie. Przypadek sprawił, że to nie byliśmy w tym, uczestniczyliśmy. Wtedy przez 4 lata te dwa będące naprzeciw siebie państwa, czyli Francja i Niemcy, wytraciły kilka pokoleń młodych mężczyzn, bo wtedy doginęli mężczyźni. Przecież nawet nie bombardowano miasta, gdzie były przypadki zupełnie nieistotne. Wtedy wojna odbywała się na froncie i przez 4 lata w tej maszynce do mięsa frontu zachodniego ginęły dzień w dzień całe pokolenia młodych mężczyzn, najpierw młodszych, potem coraz starszych, bo powoływano kolejne roczniki. Już nigdy tych ludzi ich zabrakło, w pewnym powstała ta luka pokoleniowa, której nie udało się, jakby samo, nie ma tu żadnych procesów samoregulujących się i strukturalny kryzys demograficzny wtedy się zaczął, właśnie w latach 20. i w latach 30. I on się tylko zaczął pogłębiać, a sposobem na rozwiązanie problemu zatrudnienia były przede wszystkim migracje, ściąganie siły roboczej z innych państw, między innymi z Polski. To myśmy przecież zapełniali te luki w zatrudnieniu właśnie jeszcze z okresów nawet jeszcze Polski Ludowej, już nie mówiąc przed wojną, kiedy też to wychodźstwo zawodowe, te tak zwane saksy, czyli wyjazdy do Saksy, czyli do Saksonii, czyli do pracy w innych krajach. Dlaczego? Bo byli to pracownicy rolni, bo już na wsi to już w ogóle nie było siły roboczej, nawet w latach 20. i 30. zeszłego wieku. I to, że to wszystko wtedy w tamtych krajach rozwiązywano w sposób przede wszystkim niemądry. Dlaczego? Bo nikt nie patrzył, nikt nie oceniał, nikt nie zastanowił się nad konsekwencjami tych wielkich zmian demograficznych, bo
ci wszyscy, którzy byli autorami tych, afirmowali, nawet część w ogóle bezrefleksyjnie, bo nic ich to nie obchodziło, ale ci nawet, którzy byli zdolni do refleksji, to oni wierzyli w taką siłę naturalizacji. Nawet takie to było nieco szowinistyczne i takie nawet no, jakbyśmy w dzisiejszym języku powiedzieli, rasistowskie. Siła naszej kultury spowoduje, że ci ludzie zniemczą się, będą Francuzami, czyli nastąpi ich naturalizacja. Jesteśmy tak atrakcyjni kulturowo, że te kolejne pokolenia migrantów staną się w następnym pokoleniu naszymi współobywatelami, czyli jesteśmy silniejsi cywilizacyjnie i kulturowo i potrafimy wchłonąć ich i stać się jakby, żeby oni się dobrowolnie z nami zjednoczyli. Na pewno jakiejś części to się udało, tylko okazało się, że ten wpływ nie jest tak silny, ani ta atrakcyjność kulturowa nie jest tak wielka, a poza tym skala problemu spowodowała, że pojawiły się getta, czyli ludzie, którzy żyją w kraju, w obcym kraju, które nawet nie wiedzą, w jakim kraju żyją, bo żyją wśród swoich współobywateli, współemigrantów, którzy w tym kraju tworzą zamknięte społeczności, które wcale się nie naturalizują, nie integrują i nawet wręcz odwrotnie stają się źródłem oporu i wrogości. Same złe doświadczenia, bo nie rozwiązano problemu dzietności. Dzietność się pojawiła wśród imigrantów, imigranci i okazało się, że właśnie te kolejne pokolenia się szybciej buntują, tak jak intifadę wywołali ci, którzy jeszcze pamiętali, Palestyńczycy, kiedy jeszcze nie byli obywatelami drugiej kategorii, tylko ich dzieci i wnuki. Dopiero oni się potrafili zbuntować i oni przy pomocy kamieni upomnieli się o swoją tożsamość, chociaż byli już od dzieciństwa wychowani w innym państwie, które może nie było dla nich przesadnie przyjazne, ale w słońcu znacznie bardziej lepiej zorganizowane niż ich państwa lub ich rządy, które były przedtem, zanim powstało państwo Izrael. Więc rzecz jest złożona i ma pan rację, że doświadczenia zachodnie, jeżeli są, to powinniśmy na nie patrzeć jako przykład czegoś, czego nie powinniśmy powtórzyć. My w Polsce nie umiemy po pierwsze powiązać tego zasobu, który tworzą, czym pan powiedział, zasoby ludzi, którzy wypadli z rynku pracy i którzy, żeby przeżyć, potrafią się, nazwijmy to, przechować w systemie, czyli zdobyć jakieś zasiłki, nawet czasami renty, już to ich oddala i potem pojawiają się pokolenia ludzi, a nawet, którzy przez dziesięciolecia już niczego nie robią, jakoś żyją, wegetują. To jest ten przykład z amerykańskiej Nowego Orleanu, gdzie jest już trzecie pokolenie ludzi, którzy nigdy nie pracowali, bo żyją z zasiłków. Trzecie pokolenie, gdzie wnukowie tych, którym państwo płaci dlatego, żeby mieli z czego żyć i nie popełniali przestępstw, nie stali się liderami na przykład narkotyków, bo lepiej im płacić, żeby oni nie byli spenetrowani, bo wtedy im zapłaci mafia i przestępcy za to, że będą im służyć, więc lepiej niech nic nie robią i zarabiają, dotrzymają pieniądze za nic. Czyli doświadczenia, które są obce w tej płaszczyźnie, wcale nie są ani budujące, ani godne skopiowania. No i czy myśmy się przez te 25 lat, proszę pana, nad tym zastanawiali? No to ja wiem, żeśmy się nie zastanawiali. Nie zastanawialiśmy się nawet nad modelem kształcenia. Nie zastanawialiśmy, czy w pewnym momencie chwaliliśmy się tym, że mamy największy odsetek historii, a może nawet w Europie, studentów. No ale pytanie czego uczyliśmy tych ludzi? Czy ta wiedza, którą im przekazała, dała im szansę zaoferowania swoich umiejętności komukolwiek, czy ta umiejętność w ogóle komukolwiek była potrzebna. A z drugiej strony wszyscy, którzy nauczyli się ze wsi, przychodzili, chcieli, szukali pracy i uczyli się tych fachów podstawowych, oni przez cały czas, w zasadzie odkąd pamiętamy, a w zasadzie dłużej, w zasadzie od czasów
pierwszego uwłaszczenia, czyli tego jeszcze uwłaszczenia w XIX wieku, to wieś zaludniała polskie miasta, tworzyła nadwyżkę siły roboczej, a ci ludzie przenosili się do miast, uczyli się fachu. To był dla nich awans, bo już wychodzili z przeludnionej wsi, przemysł dawał im pracę, umiejętności, awans zarówno cywilizacyjny, jak i dochodowy. No i przede wszystkim to, co było istotne, że stawali się, ich nowe życie było dla nich wartością i oni tworzyli te parę pokoleń robotników, tych wspaniałych pokoleń ludzi, którzy cenili fach, odpowiedzialność, dobrą robotę, czyli te wszystkie elementy niezbędne, aby praca nasza nie tylko była źródłem naszych dochodów, ale także naszej osobistej satysfakcji, bo to bardzo ważne, z tego, że robimy coś ważnego i co jest komuś potrzebne. Potem żeśmy tworzyli studentów, których nie wiadomo czego uczyliśmy. Oni chcieli się tego uczyć, tylko wcale nie oznacza, że oni tego chcieli, a to było im potrzebne i teraz nie mamy dla nich pracy. Skończył się wielki przepływ, nadwyżka demograficzna wsi polskiej. Z drugiej strony stworzyliśmy te enklawy ludzi bezrobotnych, którzy nie potrafią wyrwać się z tego bezrobocia. Widzi pan, czy my nie mamy, dlaczego do tej pory nad tym problemem, który my tu sobie dwaj, korzystając ze wspaniałej gościnności Radia Maryja, o tym mówimy, dlaczego nie mamy debaty publicznej na ten temat, której uczestniczą ci, którzy badają tą sprawę, ci zajmują się demografią, którzy zajmują się polityką zatrudnienia. I przecież nie rząd to powinien otrzymać, twardy, jasny raport fachowców, którzy mówią, mamy zasoby, mamy rezerwy siły roboczej, która się deprawuje wręcz, która się degraduje, ponieważ człowiek niepracujący, który nie zdobywa pracy, który nie jest w stanie jakby odnaleźć się w tej poprzedniej roli, niejako przyzwyczaja się do tego i staje się nie tylko w zasadzie ciężarem, ale przede wszystkim on sam dla siebie, on tworzy to zło przesłanie, które przekazuje następnemu pokoleniu, bo czuje się człowiekiem przegranym. No wszyscy wiemy, znamy ten przykład tak zwanych wsi popegeerowskich. To jest katastrofa. To jest katastrofa, to jest hańba, że tego nikt nie chciał rozwiązać. Czyli przez tyle lat, niszcząc ich miejsca pracy z przyczyn absurdalnych, ideologicznych, doprowadziliśmy do tego, że nikt tym ludziom nie zaoferował innego wariantu życia obok wegetacji, w zasadzie poczucia klęski i przegranej. To czyli dobrze, że po 25 latach wreszcie nad tym dyskutujemy, bo jeżeli nie rozwiążemy tego problemu, albo przynajmniej dużej części nie rozwiążemy tego problemu, to ten problem zostanie, jeszcze się nawarstwi w ten sposób, że będziemy szukali zatrudnienia ludzi z zewnątrz. Przecież to już jest. Czyli powtórzymy te same błędy, z których nie jest już w stanie wyjść stara Europa, bo jeżeli imigracja zarobkowa przekracza zdolności nie tyle nawet te asymilacyjne, bo wcale nie uważam, że to jest jedyna droga i ta najlepsza, tylko ta, która powoduje, że ci ludzie, którzy są częścią naszego społeczeństwa, stają się wrogami tego społeczeństwa, bo jest ono wobec nich obce i ta obcość im odpowiada, czyli nie potrafimy przerzucić mostów, które by nas łączyły, widzi pan. No i dlaczego do tej pory tak niewiele jest miejsc w Polsce nad tym tematem, który trzeba pogadać? Bo to, że trzeba znaleźć rozwiązania i to bardzo konkretne, bo trzeba dotrzeć do tych ludzi i niczego się nakazać im nie można dać, nie można niczego nakazać. Ich trzeba zachęcić i dać im szansę. I czas jest naszym wrogiem, bo ten stan, w którym oni są, oddala ich od rozwiązania swojego, wspólnie naszego problemu. 7 minut po godzinie 23. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Andrzej z Łodzi. Z całym szacunkiem dla pana profesora Modzelewskiego, ale
pierwsza taka uwaga. Może nie odchodziły do, bo zaczął ostatnio odchodzić do wieku 19. Może za chwilę dojdziemy do kamienia upalnego. Tak samo jak nie przechodził, nie martwmy się o Francuzów, to co kiedyś było we Francji, czy jeszcze gdzieś tam. Mówmy o Polsce, to jest raz. A teraz do meritum. Szanowny panie profesorze, niech się pan też uderzy w piersi, w części trwam. Przy okazji powiedział pan, że tam po jednym z rozmówców i dokładnie zresztą pamiętam, był pan w latach 90. wiceministrem tam od tej strony ekologicznej. Także uderzmy się w piersi, też jakąś winę pan za ten stan rzeczy ponosi. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz. Powiem tak, nie tak dawno, bo w tym tygodniu w Łodzi była konferencja na temat praw z rodziny. Byłem na niej osobiście. Był przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości i zabrałem głos, powiedziałem jedną rzecz, że najwyższa pora zrobić porządek, jeśli chodzi o resort pracy, bo dzisiejsze urzędy pracy to jest nic innego, tylko i to jeszcze idiotyczny, niezgodny z prawdą przekaz, że bezrobocie spada. Tu przedmówca mój dobrze powiedział, nie jest to prawda, bezrobocie wcale nie spada, bo są ludzie, między innymi ja jestem w tej grupie też, gdzie nie rejestrujemy się, bo to nic nie da, tylko statystykę, ponieważ poniżej roku czasu, jak ktoś ma, to nie musi nie nas zasiłek. To jest rzecz droga. Zwróciłem również uwagę, że najwyższa pora zrobić porządek z tą całą opieką społeczną, ponieważ ona po pierwsze, że utrzymuje ludzi, którzy się nie starają o pracę, tylko idą i biorą te zrzynki, które na nic nie starczają, a obok tego jeszcze tworzy się kwestia, że ludzie młodzi, już nawet dzieci mające lat 9-10, widzą, że mamusia czy tatuś jedno i drugie nie szuka pracy, nie stara się o pracę, tylko wyciąga rękę po pieniądze darmowe z podatków innych pracujących. Tak samo zaczyna w ten sam kierunek iść. Czy my naprawdę w tym kraju jesteśmy idiotami i czy naprawdę ludzie, którzy powinni i tutaj nie mogą się wymydlać na boki, że ja nie jestem winny, między innymi takie osoby jak pan szanowny profesorze, od tych rzeczy. I na koniec powiem tak, jestem osobą, która swego czasu należała do takiego ugrupowania, które było spójne z rzemiosłem, nazywało się to Stronnictwo Demokratyczne i doskonale wiem, jakie pieniądze nasz kraj otrzymywał z rzemiosła kowalskiego. Halo? Tak, słuchamy panie Andrzej, prosimy już o... Tak, już kończę. Głównie zamówienia były z Australii, z Kanady i Stanów Zjednoczonych. Tego nie ma. Kowalstwa artystycznego nie ma. Dużych pieniędzy nie ma. Mało tego. Na przełomie 80. i 90. lat pracowałem w Łodzi w zakładzie, który produkował uszczelnienia czołowe mechaniczne do wszelkiego rodzaju z przemysłu. Żeśmy byli, Amerykanie sami stwierdzili, oni są najlepsi w tym, stwierdzili, że jakością nie umniejszane jest niż ich, a nasze były z naszych polskich materiałów. Było dwóch wytwórców w Łodzi,
my z przemysłu tak zwanego uspołecznionego i z nieuspołecznionego kolega Gacek z Bielska. Jednym i drugim zostały zniszczone. I na koniec, dobrze Morawiecki na początku powiedział jeszcze jak był jeszcze premierem, że staliśmy się jedynym państwem, które rozpoczęło reformę od zniszczenia swojego własnego przemysłu i wszystkiego. A poza tym prawda jest taka, uderzmy się w piersi. Jako Polacy jesteśmy małpami tego wszystkiego ściąganego, co jest złe. I to, że jest taka inna sytuacja, to jesteśmy sami sobie winni i niestety to jest przykre, co może na koniec powiem, ale nie zagraża nam nikt z nacji takiej czy innej, tylko my nawzajem, Polak dla Polaka jest mordercą. Dziękuję, szczęść Boże, przechodzę na odbyt. Słucham. Przykro, że pan ma takie zdanie o nas, o swoim narodzie, to jest niezmiernie przykre, ale cóż, życzymy, żeby też doświadczenie pana życia się zmieniło. Bardzo dziękuję za te słowa. Powiem panu tak, że najdalszy jestem od tego, żeby się bić w cudze piersi. Zacznijmy zwłaszcza od własnych. Tak, tak, jesteśmy za to wszystko odpowiedzialni. Ja też się czuję odpowiedzialny również za to zło, co się wokół nas zdarzyło. To, że kiedyś pełniłem funkcję wiceministra, oczywiście ma znaczenie, bo to dało większą władzę, ale zajmowałem się podatkami i starałem się z jakimś tam efektem wyciągnąć nas z tej katastrofy, w której fiskalnej, w której byliśmy w latach 89-91, która między innymi była efektem tego, co pan powiedział, wyniszczenia naszego przemysłu, bo on był głównym źródłem dochodów budżetowych, a to, co się wtedy stało w naszym kraju, ta tak zwana terapia szokowa doprowadziła do upadku tych, którzy płacili podatki. A jak przestali płacić, to wiadomo, że trzeba było szukać nowych źródeł dochodów budżetowych. I najdalszy, wie pan, jestem od tego, aby się dystansować od odpowiedzialności. To w końcu moje życie. Uczestniczyłem w nim i w takich różnych rolach, w tym przede wszystkim jako ten tak zwany ekspert. I przecież nie chcę w żaden sposób i proszę, i chciałbym, żeby być tak zrozumianym, że szukam gdzie indziej odpowiedzialnych za to, a nie widzę również tego swojego własnego sprawstwa, czyli, a może nieumiejętności przekonania, czy też niedostrzeżenia tego, do czego zobowiązany jest ktoś, kto zwłaszcza uważa się za eksperta. Więc tu Zgoda. Wbijmy się przede wszystkim we własne piersi, bo za to wszystko tak ponosimy i ja też ponoszę odpowiedzialność. Oczywiście w zakresie różnym, tam gdzie nie miałem na to wpływu, mogę tylko powiedzieć, że moje słowo, jeśli je wypowiadałem, to po prostu okazało się nieważne, ale z tym się czasami trzeba i pogodzić. Szkoda, że tak się stało. Natomiast drugi wątek, tu w jednym momencie się z panem tego nie zgodzę. Może pana zaskoczę w tej pierwszej pana uwadze. Żeby zrozumieć czas współczesny, trzeba sięgać do odległych czasami przyczyn, jeżeli one są ważne. To, że na przykład taki prosty, nie chcę tego uogólniać, ale taki prosty przykład. Przecież my tak naprawdę, proszę zobaczyć, pan sam to na końcu powiedział, nie chcę pana punktować, ani przez chwilę, ja w ogóle z nikim nie prowadzę w ten sposób rozmowy, ale pan powiedział, że małpujemy coś, tak, że jesteśmy, że nie potrafimy, nie jesteśmy zdolni do oryginalności, zadawalamy się, zresztą bez sensu często, jakimś wzorcem, który uważamy za dobry, których nawet dokładnie nie znamy. No ale przecież jeżeli chcemy, tu ma pan bardzo wiele racji. Nie jesteśmy od siebie odlegli. Natomiast gdzie pewnie się trochę różnimy i proszę, żeby pan mnie starał się zrozumieć, dlaczego tak mówię. Przecież to, co jest dzisiaj, to jest po prostu ciąg dalszy czegoś, co było wczoraj. A to, co się zdarzyło
w Europie tej starej, do której tak się właśnie, przecież myśmy się do niej zapisali, to nie Europa Zachodnia przyszła tutaj, tylko myśmy się do niej zapisali, z całym jej dobrodziejstwem inwentarza, z tymi wszystkimi jej problemami demograficznymi, z tymi, dlaczego od nas tak łatwo było zabrać ludzi, którzy tam stali się, których tak z otwartymi rękami przyjmowano, dlatego że oni już mieli problemy z migracją, w ogóle z demografią, sięgające właśnie już prawie stulecia. I to jest to, że tylu Polaków jest dzisiaj w innych państwach Unii Europejskiej, zarówno z tej nowej, ta największej i tej starej emigracji, to wynikało właśnie stąd, że tam kiedyś ktoś czy popełnił błąd, czy też zaistniały te zdarzenia, które spowodowały, że spadła dzietność tych społeczeństw, spadła w zasadzie już na zawsze, bo cały przyrost dzietności na przykład Francuzów to są imigranci z Afryki. To oni tworzą przyrost naturalny, a ta część romańska po prostu kurczy się. I zresztą ten sam problem jest w większości, a w zasadzie we wszystkich, albo prawie wszystkich państwach starej Europy. Ale to myśmy się do nich zapisali. To my jesteśmy, sami mówimy, że jesteśmy częścią Zachodu, czyli w jakimś sensie staliśmy się uczestnikami tego stanu, do którego tak naprawdę w żaden sposób nie pasowaliśmy, ale zapłaciliśmy tę cenę, że ludzie, Polacy, właśnie stąd wyjeżdżali po to, żeby rozwiązywać ich problemy demograficzne, ale których w sumie nie rozwiązano, bo te wielkie migracje, które nastąpiły w tamtych krajach, nie spowodowały rozwiązania najistotniejszego problemu, to znaczy stworzenia społeczeństwa nieskonfliktowanego, wręcz odwrotnie, społeczeństwa, które zaczęło się dzielić w sposób zły, bo dzielić ze względu na wyznanie, na język, na kolor skóry, czyli wracają te wszystkie złe, te straszydła z przeszłości, bo ta przeszłość, mimo że jest kiedyś, to ona potrafi wrócić i potrafi być obecna dzisiaj. Przecież dlaczego nie chcemy, chyba w większości, nie chcemy migracji do Polski uchodźców właśnie z Bliskiego Wschodu? Dlatego, że wolimy kraj taki unitarny, tego samego języka, kraj, który jest krajem pierwszy raz tak naprawdę w swojej historii tysiącletniej, państwem jednego narodu, czyli świadomości jednego narodu, jednego języka, czyli a naród język tworzy w Polsce. Naród nie tworzy żadna teoria rasowa, tylko właśnie to, że mówimy po polsku, jesteśmy Polakami. I stąd też, wie pan, trudno jest tak oderwać i zrozumieć czas teraźniejszy, jeżeli nie widzimy jego, może trochę tak patrzę na świat jako profesor, ale proszę mi to wybaczyć, tak to rozumiem i tak staram się to tłumaczyć i tak to staram się do tego przekonać. Mam nadzieję, że również ten punkt widzenia będzie dla pana bliski, chociaż niekoniecznie musi się pan ze mną zgadzać. Natomiast ostatnia pana myśl. Z jednej strony ma pan rację, że my się potrafimy sami między sobą gryźć, czyli sami możemy być dla siebie na tyle wrodzy, że nie musimy obawiać się niechęci lub też złego tego, co przynoszą jakoby obcy. Natomiast sądzę, że my powinniśmy nie dać sobie narzucić tej teorii, że jesteśmy dwoma plemionami. Teraz wszyscy powtarzają, że Polacy się podzielili na dwa plemiona, które nie potrafią ze sobą rozmawiać i że które oddalają się od siebie. Uważam tą tezę za fałszywą. My po raz pierwszy w Polsce prowadzimy rzeczywiste spory. Proszę Państwa, my się musimy różnić. Musimy się różnić chociażby z tego powodu, że te same zdarzenie można różnie interpretować. Odkąd napisano pierwsze zdanie na kamieniu,
kamieniu, czy na papierze, czy na papirusie, podzieliliśmy się w między tymi, którzy różnie rozumieją to jedno zdanie, czyli interpretacja zdarzenia, cóż mówiąc, rzeczywistości. Dzieli nas, ale my się musimy zrozumieć, że to jest dopiero istota sporu. Wtedy jest spór, kiedy nasza różnica